Pokażę wam rodzinkę Hudsonów. Spójrzcie, jak ich jest dużo. Jest kilka maluszków. Właśnie teraz sobie jedzą gałązki. No, niesamowite. 5 w sumie młodych jest, jak liczyłem, co byłem zadziwiony, bo jeszcze wczoraj, przedwczoraj byłem pewny, że mam tylko 4, bo tyle widywałem. A teraz spójrzcie, tu jest gęsto ich. Tu siedzą poniżej. Tu jeszcze. Tu kolejny. Te, co są dorosłe. No, trochę tutaj ciemno widzę jest, bo siedzi na dole, ale tutaj będzie może lepiej troszeczkę widać. Cała banda małych Hudsonków. Te są najlepsze. Jak obrabiają? To są wszystkie z brzozy, tak, młoda brzózka taka. Daliśmy gałązkę i takie są szyszeczki, właśnie przy nich wiszą. Zobaczcie, jak sprężolają te szyszeczki. O, jaki świetny obrazek. No tak szczerze powiedziawszy, jeszcze rok temu jak brałem, kupowałem to właśnie Hudsony. To tak no częściowo wierzyłem w to, że mi się coś w ogóle tutaj z nich urodzi, że będę miał młode. No ale 5 sztuk jestem normalnie zachwycony. Superowe są. O! Zgłoszyły się wszystkie. Tu w wolierce obok właśnie się ganiają. I tak mi maluszki moje poprzestraszały. Tu z kolei mam kolejną wolierkę, to są właśnie dorosłe. I spójrzcie na półkę. Jest kolejny maluszek. O, jeden zagląda mi. Jeden zagląda z wódki, a skrył się. Tu mama, o. Ojciec zajada sobie na wózce. A maluszki. Aha, ten wyjrzał. Ten wyjrzał. Jaki maleńki. Normalnie jakby nie te ogony, ten powiedział, to są myszy. Jakie to. Świetne, ale już ruchliwe. Tutaj nie wiem, ile ich jest u tej parki. Na pewno 2. Tak jak widzicie, to jeden na półce, drugi właśnie z tym wódki wyskakiwał. Ale one dopiero zaczynają wychodzić, tak dopiero widzę je, w sumie jednego widziałem tak ze 2 dni wcześniej. Dzisiaj patrzę, że jest drugi, także nie wiem jeszcze powiedzieć. No tam też nie byłem zadziwiony, bo wydawało mi się, że są 3 cały czas widziałem. Raz chyba wydawało się, że 4, ale to tak już nie śmiałem myśleć, że aż tyle. No ale 5 teraz, jak zobaczyłem to, aż zadziwiony jestem. Tu dalej obrabiałem gałązki. Jakie to bobaski. Ale widzicie, wyszły z budki. Fakt, że one w budce siedzą cały miesiąc razem z matką, matka je karmi właśnie mleczkiem. I po miesiącu wychodzą z budki. No oczywiście miesiąc jeszcze powinny być w budce tutaj przy rodzicach. Także to nie znaczy, że jak już właśnie tak samodzielnie jedzą, że już mogą być dorosłe i oddzielać się absolutnie. Miesiąc muszą być jeszcze przy matce. Bo podejrzewam, że no jeszcze te mleko piją. Tego nie widać, bo jak karmi, to karmi w budkach, więc my tego nie zobaczymy. Ale tak właśnie jest. Tu jest właśnie mama. A tu w głębi jeszcze jeden maluszek.